Dobrze, słuchajcie, bo jeszcze druga grupa jest. Misiaki moje, tu mamy Mikołaja. To był tata Fryderyka Chopina. A słuchajcie, czy Chopin to polskie nazwisko? Nie. A jakie? Francuskie. A czy ktoś wie, jak to się stało, że Mikołaj był w Polsce? Kto powiedział tak? Urodził się. Ja się pytam o Miłosz. Urodził się w Francji? Miło. Miłosz, powiedz nam, dlaczego Mikołaj Chopin pojawił się w Polsce? Na wakacje przyjechał. No nie. To coś pomyliłem. Ale ja się pytam o tatę Chopina. Urodził się. Słuchajcie, możecie mi powiedzieć. Ej, siadać proszę, już? Mikołaj Chopin urodził się właśnie we Francji w Lotaryngii, ale tam niedaleko miał swój majątek Polak, taki słynny Michał Jan Pacy, przywódca. I tam, słuchajcie, zarządcy tego majątku, czyli ludzie, którzy się opiekowali tym dworem, a dokładnie żona, zauważyła Mikołaja, że jest bardzo inteligentny i zaczęła go uczyć. I tak oto Mikołaj zaczął mówić po polsku. Kiedy miał lat 17, razem z tymi wejdlichami zarządcami wyjechał do Polski. Tam zaczął pracować w manufakturze Tykoniu. Właścicielem tej manufaktury był ówczesny prezydent Warszawy, Jan Dekert, muszę wam trochę powiedzieć takich strasznych rzeczy. To doprowadziło do tego, że Mikołaj Chopin został guwernerem na dworach, uczył dzieci szlacheckie. Teraz pytanie za 100 punktów, podnosimy rękę, nie mówimy góry. Kto to był guwerner w wieku XIX? Ten, co mówił? Nie. Nauczyciel. Nauczyciel, bardzo dobrze. Bo dzisiaj, słuchajcie, szkolnictwo jak wygląda? Wy idziecie w wieku lat 6 bądź 7 już do szkoły, prawda? I wszyscy jesteście w klasach. Kiedyś to tak nie wyglądało. Najpierw uczono prywatnie, czyli ten Mikołaj właśnie uczył prywatnie i przede wszystkim francuskiego, bo teraz jak wszyscy mówią w języku jakim? Polskim. Ale poza polskim. Angielski. Nie wszyscy rozumieją, właśnie tak wtedy był francuski.